Patrzcie, co nowego. Sprzedałem kółko do Willy. Nie mam. Został tylko ślad na wahaczu, bo guma mi tutaj pękła od gumowania. No i co? I teraz treningi bez tego kółka właśnie. Sprzedałem to Bartkowi. Bartas, trenuj ostro. Mam nadzieję, że dobrze spożytkuję, że to ci się przyda. A ja co, no? Potrenuję jeszcze chwilę, pojadę na miasto i koniec relaksu. Musi starczyć do jutra. A wiecie co? Pamiętacie, mówiłem wam, że kupiłem ten przyrząd do trenowania równowagi. Właśnie będę miał okazję sobie to teraz przetestować. Jadę tutaj. Trenuję tym cały czas. To jest taka piłka przecięta na pół. O, tu głównie mają. Daje ten przyrząd w ogóle. Miałem twierdzić, że dużo daje. Ja w tej chwili na tym przyrządzie robię przysiady. Na początku nie mogłem. Ale się zawziąłem i trenowałem. Czekajcie, ja teraz stanę zupełnie w miejscu. Dużo daje. Ja pierdzielę, naprawdę. Warto na tym trenować. A teraz właśnie jestem na takim etapie, że no praktycznie no swobodnie sobie robię już przysiady pełne. I teraz następny etap trzeba kupić taki przyrząd drewniany. On jest tańszy. Zatem zapłaciłem 90 zł przesyłką. Ten gumowy, znaczy no gumowo-plastikowy, a ten teraz to jest cały drewniany, czyli jest coś takiego, że jeszcze jest gorzej, nie nadaje się. Tańszy przede wszystkim. Czyli teraz kupię ten drewniany przyrząd. On kosztuje chyba 30 zł plus przesyłka, no nie wiem, 60 zł to będzie kosztowało. A to jest naprawdę bardzo dobre.
co, jeszcze pojadę w jedno miejsce i spróbuję tą strójkę zrobić w ogóle na zgaszonym. Znaczy nie, no może na zapalonym, ale żeby stać na hamulcu. Jak już, to już, nie? A to mi Bartas podpowiedział. O, gościu leży i śpi. Bartas mi to podpowiedział, że zawodnicy właśnie na tym trenują cały czas. Ja mówię, dobra, biorę. Na wakacje możecie to zapakować, zabrać ze sobą. Na mocy napompowanych oponach. O kurde, mistrzostwo świata. O kurde, warto trenować. Pamiętaj, że mam oponę od Mondziaka. Tył. Ale co tam, Supermoto też tu jeździłem.